Halo, halo, siemanko, z tej strony Noli, widzicie ze mną Królik. Cześć, cześć. Dobra, i lecimy na stank wyskat, chodź. Zobaczymy dobra. Na sam początek. Ej. Także to będzie taki materiał, Królikowski to jest jeden z adminów Fortnite'a, to jest ten koleś, co zawsze mi daje serwery do tak, nagrywek. Dokładnie. I stwierdziłem, że fajnie będzie, jak oprowadzi nas po czwartym sezonie na nowościach, pokaże nam, co tutaj się zmieniło i tak dalej. Zresztą sami możemy trochę pobadać temat. Ja zagrałem 2 Battle Royale na razie i w sumie 2 Battle Royale rozgrałem w tej dziurze, nie? No już generalnie widać, pierwsza, największa zmiana Meteority jednak nie uderzył w Tilted, uderzył w Stęchły. Całkowicie go praktycznie niszcząc. W tym miejscu nam się pojawił obóz badawczy, który ten meteoryt bada. Tu można sobie na środku tak, zobaczyć go. Pokażę. O, lunch parę znalazłem przy okazji, to teraz może się przydać. Co ciekawe, jest niezniszczalny. Tak. Dużo się spekulowało, że będzie dropił wielkiej ilości metalu, ale jest niezniszczalny. Tak, też go biłem. Wiesz co, od razu pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak tutaj wylądowałem, czy da się go zniszczyć. Dobra. No, w ogóle patrzcie, nowy taniec jest to swoją drogą. No tak, bardzo ważny taniec. Fajny jest, ale to jest... chyba z karnetu bojowego, nie? Tak, tak, on jest z karnetu... Nie, on jest z darmowego na 100%. Okay. Jeśli ktoś nie wie, to jego geneza jest taka, że był cały ten Boogie Down Contest, gdzie taniec zwycięzcy dołączał do karnetu. I jedno z tam 20, któreś miejsce zajął chłopak w pomarańczowej koszulce, który właśnie zaprezentował ten taniec. Wszyscy się wzburzyli, że on powinien był wygrać i Epic w ramach takiego oczka do fanów właśnie dodał go jako pomarańczowa sprawiedliwość w nawiązaniu do koszulki bohatera. Tak, no bardzo fajnie, no jak fajne, wiadomo, fajne. Epic dba o takie rzeczy. Więc, więc jest. Jest, okej. Okay. Królik, weź jeszcze włącz mapę, królikowy, królik nie wiem nigdy. Mapę? Tak. I tak, na razie tylko chcę pokazać te takie zmiany, które są nowe. Czyli tak, widzę, że to jest krater po meteorycie. Tutaj też jest krater tak. po meteorycie. W kilku miejscach jest krater po meteorycie. Tam się respią te kryształy, które zobaczymy zaraz. No, no, no. Tutaj chyba te są, nie? Tak, tutaj jest ich najwięcej, tutaj są zawsze, w tamtych miejscach są losowo. Okay. Oprócz tego tutaj wyżej mamy to karkołomne kino. Koło domków, tam też spadł meteoryt i to jest też fajna lokacja, byłem w niej od razu w zasadzie jak spadłem. Wygląda całkiem ciekawie, widzę, że tam mamy strefę, więc możemy się tam wybrać zaraz. Dobra. No, ale przede wszystkim zmiana to jest to miejsce, mamy ten cały obóz, wokół którego są no właśnie te kryształy, o których już wspomnieliśmy. W ogóle zwróć uwagę, że to był taki kamień, nie? I on metal daje swoją drogą, jak się go niszczy. Tak, 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 faktycznie części meteorytu to są i one dają... różne, niektóre dają kamień, niektóre dają metal, chyba większość dają metal. I właśnie mamy te kryształy, które jak się zje, może ty weź pierwszy. Wezmę, zanimka fajna. One przez 20 sekund dają 50% skok wyższy. Czekaj, możemy spróbować razem skoczyć. 3, 4, start. Fajno, wyższy od razu. I szybciej się chodzi w powietrzu w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś. Tak, jak, tak, tak. Jak zrobisz akcję, przez shifta biegniesz i skoczysz, to strasznie daleko wyskoczysz. Dokładnie. Są te części meteorytu, one dają bardzo dużo metalu. 40 jakoś. To pamiętam. 40, 37 dokładnie, no to jest duża ilość muzyka tego metalu było najmniej na mapie. Tak, i tutaj taka ciekawostka jeszcze mała, w sumie bo nie wiem czy każdy wie, że jak się strzelacie z kimś i budujecie sobie osłonę, to lepiej budować z drewna, bo drewno 2 hity wytrzymuje początkowe, a każdy inny surowiec 1. Naprawdę. Jakbym teraz postawił tak, ścianę. Mówię, co ciekawe, jakby jesteśmy przy tym update'cie, trochę zmienili system rejestrowania headshotów. Bo wcześniej było tak, że jeśli ktoś lub inna część ciała zasłoniła głowę, to trafiał, był oczywiście skan pocisku, ale trafiał za normalne obrażenia. Teraz jest tak, że jeśli na przykład przez rękę jednego gracza trafi cię w głowę, to i tak dostajesz obrażenia pełne za krytyka w głowę, więc to jest dosyć ważny game changer. Dokładnie. Nie działa to z dołu, jeśli ktoś cię trafi z dołu przez ciało w głowę, to się nie liczy, są normalne obrażenia. Ale to jest dosyć istotny game changer, zwłaszcza dla tych lepszych graczy, że teraz są te skany na głowę, których nie było i po prostu teraz to czyli może faktycznie dużo zmienić. Głównie lepiej się strzela, nie? W ogóle tu się respią tak, skrzynki, znaczy, to chciałem to zobaczyć. Tak, skrzynki się respią. Nie ma buga ze zmienianiem broni przy zbieraniu, usunęli to. To był bardzo okay. kontrowersyjny temat ostatnich tygodni, zwłaszcza na tych skill CE, które prowadzimy. Wiesz co, na chwilę jeszcze? No możesz mówić, nie? Tylko chcę powiedzieć, że... Niestety... No. No. Niestety jeden zespół wyleciał w ostatnim 2 tygodnie temu właśnie przez tego harvesting buga, który po prostu pozwalał dwukrotnie szybciej zbierać metal, znaczy w ogóle materiały. No już tego nie ma, więc jest super. No i co chciałeś pokazać? Wiesz co, tam jest, widzisz tą ledziarkę tam?
lodziarkę, tak. Tam jest wbita w ziemię i wiesz co? I tam się respi skrzynka w środku i ta lodziarka ma 100 tysięcy HP. I wiesz co? Jestem ciekawy, czy tam jakieś specjalne itemy są w tej lodziarce. Nie wiem, warto sprawdzić. Właśnie miałem wspomnieć o tym, że o dużej ilości rzeczy mogę powiedzieć oczywiście, ale duża ilość rzeczy jest pokryta nadal NDA, po to, żeby gracze to znaleźli. Także szukajcie, bo ja wiem, że jest pełna lista takich smaczków, które zostały dodane, których po prostu trzeba je znaleźć. Nie możesz powiedzieć, okej. Okay. Nie mogę, znaczy no... Dobra, rekrutuję 90 widzów i szukamy. Dokładnie. Nie tyle nie mogę powiedzieć, co po prostu poproszono mnie, żebym nie przekazywał z tego względu, żeby go sami znaleźli. Jasne. Ale naprawdę są fajne rzeczy. Dobra, może wybierzmy się na to kartkowny kino. Ja tylko chcę powiedzieć, jeszcze, że tutaj jak stoję, to jak będzie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to jeszcze wstawię film z niszczenia tej ciężarówki i zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego. O, jasne. Sprawdźcie to. Tak, bo jak się rozgadasz, to tak nie chcę ci przerywać, nie? No, jasne, jasne. Chodźmy, zobaczmy to karkowne kino, bo to jest naprawdę fajna lokacja. Jest kawałeczek, okay. Ale akurat mamy strefę, to mam lunchpada, myślę, że damy... Masz lunchpada, o, super, to możemy polecieć, jak masz wystarczający materiał, żeby się wybudować. No, mam, tylko tutaj wybuduję gdzieś tam platformę. Dobra, tylko... także rozglądajcie się. Co do pytań, czy meteoryty nadal spadają, nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze. No, ale wczoraj to był dramat. Naprawdę, tak, tyle tego spadało. Z tego co słyszałem, na 50 spadały co 5 sekund, także to już było trochę przegięcie z mojej perspektywy, ale taki fajny feature. Oczywiście gracze profesjonalni, bo może wiecie lub nie, nie ma czegoś takiego na razie jak e-sport w Fortnite, to jest wszystko zabawa. I tego się trzymamy, ale mnóstwo tych lepszych graczy narzekało właśnie na tym meteoryty, że kolejny faktor, który robi losowo i że spada im na bazy, niszczy. Tak, ale ja to z 15 razy widziałem, naprawdę. Tak, też ja nie miałem za bardzo czasu w tym ostatnim okresie, ale jak pogrywałem, to też mnie to strasznie irytowało, że one spadały, a teraz już chyba tego nie ma. Nie jestem pewien, powiem szczerze, nie odpowiedziano mi na to pytanie, ale wydaje mi się, że już tego nie ma. Oby, bo wiesz co, one spadały często w zabudowaniu, wiesz? I strasznie dokładnie, często. Dokładnie. Niszczy one w ogóle damage zadawały ponoć. To, no, to i to było duży, najgorsze. To duży. Ej, pokaż to. Zajebiste, chcę to mieć. I graffiti dodali. Jeszcze nie wiem, jak to działa, powiem szczerze. Dopiero teraz nawet nie wyekwipowałem. Czekaj. O. O, fajny ty. No. To będzie to się, nie będzie się ten człowiek tylko sprayowało po wygranych, spoko. Jeśli ktoś grał w CS-a go, to... Nie, go nie było. Nie, były, czekaj, pod koniec były, nie? Były. Długo nie grałem były. Ale w CS-a 1.6 to było najbardziej używane, tak, wiesz? 1.6 to było najbardziej używane. No i nie właśnie dochodzimy do tego karkołomnego kina, nowa lokacja kolejna. Nawiązująca do trailera tego sezonu. Okej. Okay. Podobno jest jedną z najbardziej naszpikowanych tymi ciekawostkami, więc zachęcam do sprawdzania sobie tego. Dobra, to wchodzimy, zobaczymy. Czytamy obrazy, czekaj, sprawdzamy obrazy. Taki koletowy drop. Tutaj jest... jeszcze nie znam się trochę na tych kinach, takich tych fantastycznych. Tak. O właśnie, to jest to, o czym mówiłem. What? O, wygraliśmy. Czemu? A, bo serwer umarł. Jak to się stało? No, zgubił się w tym. Ciekawostka. Bo... A, no tak. Dobra, to jeszcze raz tu przylecimy zaraz. To zacząłem mówić. Jedną z ciekawych rzeczy, które dodaję w tym update'cie jest to, że teraz jak kogoś zrzucimy z mapy, to liczy nam fraga. I mało tego, że jak kogoś zrzucimy z mapy, liczy nam fraga, to jak kogoś zrzucimy na przykład z budowli i zginie, to liczy nam wysokość, z jakiego zrzuciliśmy. Ej, fajne, fajne. A weźmy tak. O, tu są kryształy, rzeczywiście są te kryształy, no. Tak. I tutaj i na stęchłym one są po prostu, w innych miejscach są prawdopodobnie randomowo. Pewnie to się też będzie trochę zmieniać, chociaż z tego co czytałem, odzew na te kryształy jest bardzo pozytywny, bo to w sumie taki jest, fajne nie jest. Jest to game changer, a fajny dodatek, który może troszeczkę tą rozgrywkę zmienić. Patrz. Widzisz? Tu jest O. Bo to właśnie też warto powiedzieć, że faktycznie. To do zbierania są te literki, nie? Tak. To jest z nowego karnetu bojowego. Tak, i trzeba zbierać Fortnite. Oczywiście nie wspomnieliśmy... Fortnite. No dokładnie, nie wspomnieliśmy, że nasze postacie są z karnetu bojowego nowego w ogóle. Tak, chyba. Wiesz co, ja tylko Killoffa nie mam z karnetu nowego, bo Killoff mam stary akord. Ty masz nowy Killoff. Ja mam nowy Killoff. Chodź, nie mogę pokazać. Zabrać tego. No już tylko zbiorę z tą literę. A dobra, i tak mnie nie zaliczy na tych na customach. Nie, na customach. Właśnie, bo dużo osób też pyta, czy jak wygrasz na customach, nie ci zalicza. Nie, ja też odpowiadam. Nie, nie zalicza. Pokaż ten kill. To jest ten kill off nowy. Fajny.
Dobra. Możesz potem pokazać jeszcze w tym. W menu są wyzwania takie unikalne, nowe skiny, między innymi zrobić zadania z 7 różnych tygodni. To jest fajne, no utrzymuje jakby uwagę. Tak, żeby grać. To fajne jest, to mi się podoba. W ogóle, że jest sens, to jest cel, po co grać. Dokładnie. Ja sobie szukam takich... No bo wiesz co, powiem ci szczerze, że już ja wbiłem jakiś tydzień przed końcem sezonu ten setny level. No. Mówię, pewnie to jest długo, w sensie długo się wbijałem, ale no gram mało dosyć. I po prostu nie zrobiłem tych zadań, bo nie czułem takiej już potrzeby, żeby to kończyć, no bo jak już wiesz, miałem wbitą tą lotnię nową. No, no. I setny level, no to no po co? Po prostu po co już to było takie robienie tych zadań w przestrzeń. A teraz faktycznie jest sens, bo są nagrody za zrobienie tych wszystkich zadań, także spoko. Wiesz co, szukamy jakichś ciekawostek, tak mówisz, że tutaj jest kilkanaście tego, znaczy, że tutaj jest trochę tego, więc... Że no. Podobno jest najwięcej. A czy podobno? A chodzi, że mam do ciebie pytanie, bo ty widziałem kiedyś film na YouTubie, ludzie mówią, że, znaczy widziałem kiedyś, że ktoś mówił, że można było kiedyś dostać bana za bugowanie się w huśtawkach, nie wiem. To jest fake? Taka, to jest taka legenda miejska, nie wiem, może na tyle długo nie pracuję z tą grą, żeby o tym wiedzieć, ale nigdy o tym nie słyszałem. Okej, okay, w sensie wiem, że na ratowaniu świata, jak się ten, serwerem przeskoczę przez płotek, na ratowaniu świata, jak to się robiło, no. To serwer potrafił się skraszować, także może dlatego. Tutaj nigdy nie widziałem, żeby się się przydarzyło, ale no może mogło tak być. Może zmierzajmy do strefy w sumie, coś po drodze może jeszcze znajdziemy. Tak, tylko a tu są, dobra, tak szukam tych ciekawostek, wiesz, bo nie zaintrygowałeś, także trochę smutno opuszczę to miejsce. Dobra, spadamy stąd. Daj masę. Spadamy, co poszukacie. Wiesz, to no bardzo możliwe, bo teraz ten sezon ma być, to jest dosyć fajna zmiana, ma by ewoluować mocno, w sensie mają się nowe budynki pojawiać co tydzień. Nowy krzywionek ma się dużo zmienić, także ta mapa będzie ewoluowała przez cały czas. W zasadzie to był pierwszy plan Epika, żeby tak było od początku. Ale no nie wcielili go, teraz go dopiero wcielają, więc taki fajny bonusik. Fajnie, fajnie. A weźmy PS teraz, gdzie idziemy w sumie? Wiesz co, może w stronę strefy i zobaczymy po drodze, czy coś się zmieniło. Bo powiem ci szczerze, na tej mapie też jestem czwarty raz tak naprawdę, także też trochę ją zwiedzam, że tak powiem. No, rozumiem. Na przecieki, no nie może być przecieków, nie? Tylko legit. Chyba, że ja coś znajdę. Epic bardzo pilnuje tych przecieków. Ja akurat pracuję nie bezpośrednio w Epiku, tylko w firmie, której klientem jest Epic. O, może tak. Zajmujemy się promocją tej gry w Polsce i w strefie CE. No. Całej, Central and Eastern Europe. I naprawdę Epic pilnuje tych wszystkich wycieków. Takie rzeczy do nas nie docierają. Ja o czym będzie nowy sezon dowiedziałem się przedwczoraj. Okay. Kiedy dostaliśmy taki brief promocyjny. Także to wszystko spilnowane i po prostu Epic się tym nie dzieli z nikim. Jasne. Chodź, mam lamę z prawej strony. Weźmiemy ją dla maców, może, bo nie chce mi się zbierać za bardzo. A swoją drogą, legenda o trzech lamach to już jest chyba obalona dawno, nie? Tak, oczywiście, że tak. W ogóle większość tych wszystkich miejskich legend to są kłamstwa, także nie zalecam ich w ogóle próbować robić. Weź sobie jakieś macy, może stoczyć cegły. Są oczywiście rzeczy, które pewnie jeszcze nie zostały odkryte w tej grze, jakieś easter eggi pierdoły, ale takie rzeczy jak to, że dostaje się plecak za zebranie iluś tam lam czy cokolwiek innego, to są oczywiście bujde. Ale fajnie, ktoś sobie wymyślił legendę, nie? No tak. No, tak samo cała ta lista spekulacji odnośnie nowego sezonu to po prostu trochę śmiech na sali był w pewnym momencie już. No to jak nie wiem, czy nie, wiesz, no, fajnie, ale ludzie fajnie, robili że sobie teorie. No tak, fajnie, no. Że ludzie sobie myślają, ale jak ludzie zaczęli robić te teorie, nie mówię, bo niektórzy robią to dobrze, ale jest dużo osób, które robią po prostu sobie jakieś teorie, nie wiem, z dupy powiem. Ale powiem ci tak, wymyśliłem teorię w 2 minuty, nie? Miałem live streama i powiedziałem, dobra, to wymyślam teorię. I wiesz, jaką teorię wymyśliłem w 2 minuty? No. Oczywiście dla żartów, że lamy się pojawiły na mapie i przez to, że ludzie otwierają lamy, one wybuchają i sygnał SOS w telewizorze nadawany jest, żeby przecięli i uratowali XD. Znaczy wiesz co, czytałem naprawdę dużo legitnych teorii, które w sumie, wiesz, kiedy nie byłem świadomy, co się tak naprawdę wydarzy, naprawdę były realne, ale niektóre to były już takie przegięte. Nie, no nie, niektóre osoby naprawdę dobre, nie mówię, że wszystkie, nie, ale naprawdę. Jest dużo kanałów Fortnite'owych nowych, które się stworzą i zasługują na to, co mają, w sensie na ten przyrost, bo oni po 40 tysięcy w miesiąc robią, ale dobrze to robią. Tak, właśnie jeszcze jedna zmiana, która mi się teraz przypomniała, o której miałem wspomnieć. No. Nie ma kuszy. Nie ma kuszy. Dobrze, z tych skrzynek jak kusza leciała, to było najgorsze.
Tak, została dosłana do magazynu, podobnie jak ten Rocket Launcher naprowadzany. Kusza przeszła do ratowania świata w dużej ilości, bo wcześniej była owszem, ale jako eventowy przedmiot, teraz jest jako zwykły przedmiot. Jasne, jasne. Także tyle, spoko. No nie wiem. W sumie chyba z takich poważniejszych zmian to tyle. Myślę, że jakby się wczytać w parznący, to jeszcze trochę tego by było. Jakiś napraw bugów i tak dalej. Tak, tego też się nie da. O właśnie, no właśnie. Tych większych miejsc się nie da, to oni są traktowane jako góry po prostu. Tak, przez grę. Część mapy. Ale nieważne. Także jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś takimi dodatkowymi informacjami odnośnie zmian, to zachęcam do parznauców. Możesz sobie wrzucić gdzieś tam w ten, może w opis. Jak dasz mi link, to wrzucę. Będzie pierwszy tak, link tak. w opisu. Jasne. No nie wiem, czy ciekawi cię jeszcze, co się w ratowaniu świata na przykład zmieniło, bo to też w sumie dużo ludzi gra. Możesz powiedzieć, bo z tego co wiem, to dużo ludzi też, bo ostatnio się pojawiło dużo filmów, to dużo ludzi też kupuje ratowanie świata po fałdolce. Naprawdę. Bo... tak, tak. Trochę mnie to boli, powiem ci szczerze, tak z mojej perspektywy gracza. Z tego względu, że to jest bardzo fajna kampania. Ja bardzo dobrze, bardzo fajnie się bawię w tym ratowaniu świata. Oj, mapa nam się kończy. No rzeczywiście. Wiesz co, i tak na razie, to zobacz na mapie, co tutaj mamy ciekawego. Bo chyba na tak, razie wszystko, no, wiesz co miało być... Trochę to... tych zmian jest, głównie związane z te meteoryty, ale no nie jest jakaś rewolucja na mapie, bardziej ewolucja. Czyli podsumowanie w sumie możemy zrobić, bo podsumowując jest tak, największa dziura no to jest na stęchłych, czyli dokładnie. Nie trafiło. Są te nowe, jak to się nazywa, te nowe kryształy, przez które szybciej skaczesz, znaczy wyżej skaczesz, szybciej one chodzi. Jakoś tam mają nazwę, ale pewnie szczerze nie pamiętam, skoko coś tam. Jest, tak jak ty powiedziałeś, że będą dodawane jakieś zmiany z tygodnia na tydzień. Więc to jest tak. ważne, żeby nie wierzyć w miejskie legendy za bardzo, bo w większości są wymyślane. No i oczywiście. No i ten taniec, nie? Wiem, nie? To ciekawostka też była. No taniec i te... spraye. O, to ciekawe, na ziemi się nie robią, tylko na betonie. Nie, no o nie, się. Są, dobra, okej. Okay. Okej, dobra. Okej, zbugowała się. Dobra, to po prostu. Tyle. Dzięki za wystąpienie. To tyle. Jeżeli wam się podobało, no to łapka w górę. Komentarz możecie w komentarzach pisać, co tam myślicie, albo jeżeli coś zauważyliście na materiale, czego my nie zauważyliśmy, to możecie pisać. No i co? Tyle, jak mówi ten królikowy, to ten... Dużo rzeczy też wie, ale nie może jeszcze mówić, żeby ludzie poznajdowali, także... Tak, gdzie szukajcie. Naprawdę warto, bo... No bo fajnie, nie? Fajnie, że tak raz naszpikowano takimi ciekawostkami, nawiązaniami do subkultury. Róbcie zadania tygodniowe, bo warto, naprawdę warto. Jeśli macie karnet, oczywiście zachęcam do kupienia go, bo gra dużo zyskuje. Dokładnie. Takiej zabawy. Z tego co widzę, jak się włączy kółko emotek, to można sobie włączyć wszystkie, już nie trzeba ich bindować. Taka ciekawostka. Można na królką myszki sobie zmieniać wszystkie. Okej. Okay. Też fajny dodatek. No. Dobra, też fajny dodatek. O, dokładnie. To no i chyba tyle, w tym miejscu kończymy, co? Tak, bo nie ma nic więcej już w sumie. Dużo powiedziałeś i tak przeszliśmy się po mapie. Tak. Strefa i tak nam nie sprzyja, żeby coś więcej zobaczyć. Nie ma na razie sensu chodzić w te dziury po meteorach, bo tam albo będą pewno... Nawet nie wiem, czy tam kryształy się rozpią, tak szczerze, ale może tam coś być, ale to nie ma sensu chodzić. O, widzę, że jest jeszcze, jak sobie włączysz automatyczny bieg, to się pojawia ikonka, że automatycznie biegniesz. Nie wiem, czy to ważne, ale jest. Ja nawet tego nie używam nigdy. Ale no ja czasem używam, zwłaszcza kiedy dwa komputery naraz obsługuję, ale... No tak jak mówię, jeszcze jest mnóstwo rzeczy, naprawdę mnóstwo zmian ten sezon przyniósł. Także tak, czytajcie Pan Nauczy, to jest chyba najlepsza opcja, żeby się dowiedzieć wszystkiego. No i to tyle, bo będziemy przedłużać to zakończenie. Trzymajcie się, cześć. Na razie.